Otóż proszę Państwa, koncert Edyty Gepper się skończył. Udało mi się namówić z wielkim trudem tutaj te panie, żeby wyraziły swoje uczucie. Coś się właśnie przeżyły przed chwilą. Ja chyba jak większość osób znam starsze utwory Edyty, w związku z czym nowe docierały do mnie trochę mniej wyraźnie. Wszyscy, zresztą cała widownia wołała, że chcą, żeby zaśpiewała Kocham Cię Życie. Na pewno bardzo wielkie przeżycie, na pewno wspaniała artystka, a bardzo poetycka, bardzo delikatna. Szkoda po prostu, że większa ilość Polonii nie mogła przyjść na ten występ. Tak, ale pani żałuje, jej warto było, prawda? Jak najbardziej. Co nam pani powie? No ja też mówię, że warto. Warto było i rzeczywiście, szkoda, że mało ludzi przyszło, ale naprawdę było warto. Tym bardziej, że Edyta przyjeżdża tak rzadko, tak bardzo po prostu co kilka lat zaledwie. Tak rzadko i zresztą 2 godziny jej występu bez żadnej przerwy to na pewno mówi samo za siebie. A tak jak mówię, że naprawdę artyści cenieni i super artyści z Polski mają taką widownię, jaką mają. Z kolei przyjeżdża zespół Disco Polo i jest cała sala pełna, także coś tu jest nie tak. Nieważne, w każdym razie publiczność była, tak, nam się podobało, publiczność była zachwycona i sama piosenkarka na pewno też, dlatego że bisowała chyba 6 razy. Także dziękujemy bardzo za ten występ. No, pięknie do słyszeń. Zresztą udało się jej na pewno nawiązać bardzo duży kontakt z publicznością. Oczywiście. No, ona jest utalentowana, ja mam tutaj w tym wszystkim. Ma najcudowniejsze nagrody właśnie w Polsce między innymi, na festiwalach. To świetnie, że Polonia ją tutaj rozumie. Frekwencji jeszcze, nie było trudno. Jeszcze mogła dla nas trochę zaśpiewać tych starszych piosenek. Jeszcze by się... Nowe były piękne, ale starsze by się nam przydało. Po prostu my to pamiętamy. Nie jesteśmy tam na bieżąco z koncertami, prawda, z Polski. Także pamiętamy to, co słyszeliśmy kiedyś. No, niemniej piękny był. Na pewno jej to przekażę, co panie czuły za chwilę, bo właśnie idę z Edytą rozmawiać. Dziękuję panią za rozmowę. Dziękujemy.